Kompetencje rozumiane są bardzo szeroko. Najczęściej pod postacią kompetencji rozumiemy doświadczenie pracownika, jego wiedzę i wykształcenie, jeżeli chodzi o dane stanowisko, które on zajmuje. Coraz częściej poszukiwane są miękkie kompetencje w związku z tym, że konieczne jest dostosowanie się do rynku pracy, do zmiennych wymagań pracodawcy. W związku z tym na przykład do miękkich kompetencji zaliczymy umiejętności interpersonalne, komunikację, umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków. To są wszystkie kompetencje, które są w tej chwili poszukiwane przez pracodawców. Miękkie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z drugim człowiekiem. Na pewno sprzedawcy, na pewno osoby obsługujące klienta. To są osoby, które powinny mieć na pewno dobrze rozwinięte komunikacje miękkie. Twarde kompetencje wymagane są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest faktyczne kwalifikacje, które możemy zmierzyć. Niektórych kompetencji możemy się nauczyć, natomiast jeśli jest jakaś kompetencja, która przekracza możliwości, nasze możliwości, gdzie mamy barierę na przykład przed wystąpieniami publicznymi, bardzo często tej bariery nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Oczywiście są zawsze ćwiczenia, są zawsze szkolenia, z których możemy skorzystać i wiele osób jest w stanie się nauczyć, wypracować daną kompetencję. Niemniej dla niektórych osób pewne zachowania mogą być nieosiągalne. Polska Rama Kwalifikacji powstaje od jakiegoś czasu i jest ona odpowiedzią na sytuację na rynku, gdzie coraz mniejsze znaczenie zaczyna mieć wykształcenie akademickie. Coraz częściej ważna jest praktyka i po to, żeby uporządkować umiejętności, kwalifikacje osób, które nie mają certyfikatów, dyplomów, a mają praktykę, powstaje Polska Rama Kwalifikacji. Pozwoli ona tym osobom wpisać się w potrzeby rynku i otrzymać wymagane dokumenty.